Funkcja f od x jest dana takim wzorem. To jest x kwadrat, odjąć 6x, dodać 8. No i na przykładzie tej konkretnej funkcji zobaczymy sobie, jak działa twierdzenie Lagrange'a wartości średniej. No i to twierdzenie mówi, że jeżeli mamy funkcję, która jest ciągła na jakimś przedziale domkniętym, tutaj rozważymy sobie przedział od 2 do 5, taki przedział będziemy rozważać, i jeżeli jest różniczkowalna we wnętrzu tego przedziału, no ta funkcja jest ciągła i różniczkowalna na całej prostej rzeczywistej, więc jeżeli ograniczymy ją tylko do takiego przedziału, to również będzie ciągła i różniczkowalna na tym przedziale. No więc założenia twierdzenia są spełnione, a teza twierdzenia mówi, że wtedy istnieje taki punkt, w którym pochodna tej funkcji jest równa średniemu nachyleniu, czyli inaczej mówiąc nachyleniu siecznej do wykresu funkcji przeprowadzonej przez punkty odpowiadające końcom tego przedziału. No i teraz znajdziemy ten punkt pośredni dla tej konkretnej funkcji, czyli znajdziemy taki punkt C należący do tego przedziału, że pochodna w tym punkcie C będzie równa nachyleniu tej siecznej. Na nachyleniu tej siecznej, no to trzeba w mianowniku napisać różnicę argumentów, czyli 5 odjąć 2, a w liczniku różnicę wartości funkcji w tych punktach, czyli f od 5 odjąć f od 2. No dobrze, no to obliczmy, ile to jest f od 5. Może tutaj sobie obliczymy, ile to jest f od 5. No muszę piątkę wstawić. 5 do kwadratu to jest 25, odjąć 6 razy 5, czyli odjąć 30, dodać 8. 25 odjąć 30 to jest minus 5, dodać 8 to będzie po prostu 3. No a f od 2 to jest 2 do kwadratu to jest 4, odjąć 6 razy 2, czyli 12, dodać 8. 4 dodać 8 to jest 12, odjąć 12 to jest 0. Czyli tutaj wartość jest 0, czyli nachylenie tej siecznej będzie równe, tutaj mamy 3, odjąć 0, podzielić przez 5, odjąć 2 to jest 3. 3 przez 3 to jest 1. No to żeby znaleźć teraz ten punkt C, to musimy obliczyć pochodną funkcji. No to ja tutaj obliczę sobie pochodną funkcji. Pochodna tej funkcji to będzie pochodna x kwadrat to jest 2x, odjąć pochodna 6x, czyli po prostu 6, pochodna 8 to jest 0. No i teraz ten punkt C musi spełniać takie równanie, że 2 razy C odjąć 6 ma być równe 1. To jest tutaj napisane, że pochodna w tym punkcie C ma być równa 1. Teraz mogę szóstkę dodać do obu stron tego równania, czyli będę miał, że 2C to się równa 7, czyli C jest równe 7 drugich. No i rzeczywiście 7 drugich to jest 3,5. Widzimy, że ten punkt leży we wnętrzu tego przedziału, czyli znaleźliśmy taki punkt, jeden tylko, więc twierdzenie jest spełnione. Żeby teraz sobie to jeszcze lepiej wyobrazić, to narysuję wykres tej funkcji i na wykresie zaznaczę sobie te charakterystyczne punkty, czyli będziemy mieli tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutaj też mamy 1, 2, 3, 4. No i teraz wiemy, że wartość tej funkcji w dwójce to jest 0, czyli tutaj mamy 0. Wiemy, że wartość tej funkcji w piątce to jest 3. Tu jest piątka, wartość w piątce jest 1, 2, 3, tutaj jest. No dobrze, jeszcze jakieś punkty charakterystyczne. No jedno miejsce zerowe jest równe 2, czyli ta funkcja daje się zapisać jako iloczyn x minus 2. No a jakie musi być to drugie miejsce zerowe? No drugie musi być 4, żeby tutaj wyszło 8, czyli to będzie x odjąć 4. Czyli drugie miejsce zerowe będzie tutaj. Więc wierzchołek tej paraboli, no bo to jest funkcja kwadratowa, będzie dokładnie po środku między miejscami zerowymi, czyli w tym punkcie, a wartość w wierzchołku, czyli w trójce, to będzie 9, odjąć 6 razy 3, czyli odjąć 18, to będzie minus 9, dać 8, czyli będzie minus 1, czyli tutaj wartość będzie minus 1. No i tylko na takim przedziale od 2 do 5 tę funkcję rozważamy, więc mogę narysować teraz wykres tej funkcji w tym przedziale. Będzie on wyglądał mniej więcej tak. Tak będzie wyglądał ten wykres. Tutaj mamy minimum, tutaj przechodzi przez 0. No i tutaj dochodzi do tej wartości. No i teraz nasza sieczna to będzie wyglądała jakoś tak. Tutaj będzie sieczna. No i tak patrząc na ten wykres, widzę, że mniej więcej tutaj jest taki punkt, gdzie styczna do wykresu będzie równoległa do tej siecznej, czyli będzie wyglądała mniej więcej tak. No i to się dosyć dobrze zgadza z tymi rachunkami, które tutaj zrobiliśmy, no bo to jest tutaj właśnie mniej więcej jest 3,5. Czyli rzeczywiście dla C równego 7 drugich, tutaj to jest nasz punkt C, styczna do wykresu funkcji ma takie samo nachylenie jak sieczna przeprowadzona przez te punkty leżące na końcach przedziału. No więc widzimy, że tutaj w tym konkretnym przypadku jest jeden taki punkt pośredni, dokładnie jeden, w którym styczna do wykresu funkcji ma takie samo nachylenie jak ta sieczna.